Część druga. Prawość. Wyjęty spod prawa. Mimo, że był księdzem katolickim w Niderlandach, Meno nigdy nie czytał Pisma Świętego. Niektóre z nauk Kościoła nie wydawały mu się słuszne, zaczął więc studiować Nowy Testament. Gdy zaczął nauczać na podstawie Pisma Świętego, niektórzy ze słuchaczy nabrali przekonania, że istnienie Kościoła Państwowego było niewłaściwe z przekonaniem zaczęli mówić Potrzebujemy nowego kościoła, prawdziwego kościoła. Nie, powiedział menno, któremu bardzo odpowiadało życie księdza opiekującego się parafią. To nie jest konieczne. Poczekajmy, być może coś się zmieni. Dalej będziemy odprawiać nabożeństwa, nawet jeśli wiemy, że niektóre z tych praktyk są niedobre. Inni, którzy wiedzieli, że kościół nie powinien być częścią systemu państwowego, byli przekonani, że trzeba coś zrobić. Grupa anabaptystów z Münsteru była gotowa do walki, by doprowadzić do zmiany. Ludzie zaczęli mówić. W końcu ktoś jest gotowy coś zrobić. Wielu z tych, którzy byli zgromadzeni wokół Meno Simpsona, przyłączyli się do tej grupy w pobliskim zamku, zwanym Stary Klasztor. Wiedząc o tym, że wojska rządowe mogą przyjść i zaatakować, a na baptyści z Münsteru przygotowali broń. Nie róbcie tego! Ostrzegał Menno. Używanie przymocy to jeden z błędów kościoła państwowego. Biblia na to nie pozwala. Nie zapominajcie, czego nauczał Jezus. Kto zabija mieczem, musi sam od miecza zginąć. Większość z tych ludzi sama nie miała dostępu do Biblii. Nie chcieli także słuchać Menno, bo sam nie żył zgodnie z własnymi przekonaniami. 5 kwietnia 1535 roku wojska rządowe zaatakowały stary klasztor i przełamały linię obrony. Z 300 osób zgromadzonych w zamku, 130 poległo w bitwie. Po bitwie też większość jeńców została zabita. Peter Simons, brat Menno, był pośród zabitych. Menno nie zdołał go przekonać, by nie przyłączał się do buntowników. Kim jesteś, by mówić mi co mam robić? Mówisz nam, że Kościół katolicki się myli, ale nie robisz nic, by to zmienić. Dalej tam jesteś, korzystając z pensji księdza, powiedział mu Peter. Menno był bardzo smutny. Popełnili błąd, powiedział Menno. Ale przynajmniej mieli odwagę, by żyć zgodnie z tym, w co wierzyli. Ja z drugiej strony dbam tylko o moją własną wygodę i o to, co ludzie myślą o mnie. A teraz popatrzcie, co się stało. Ci ludzie byli jak owce pozostawione bez pasterza, a ja z egoistycznych powodów nie chciałem być dla nich pasterzem. Być może popełnili błąd, ale ich śmierć to moja wina. Padając na kolana menno modlił się. Panie, daj mi czyste serce i wybacz mi, że szukałem dla siebie wygodnego życia. Daj mi odwagę, by ze śmiałością podążać za tobą. Bez względu na to, jaki może być koszt tego, w styczniu 1536 roku Menno zrezygnował z posady księdza. Wkrótce został ochrzczony przez Obi-Filipsa. Przez resztę życia był banitą, wyjętym spod prawa, ale pozostał wierny Bogu. Koniec. Prawość to uczciwe życie zgodne z wiarą. Fragment z Pisma Świętego: I powiedział Jezus do wszystkich: Jeśli kto chce pójść za mną, niech się zaprze samego siebie, i bierze krzyż swój na siebie codziennie i naśladuje mnie. Kto bowiem chce zachować duszę swoją, straci ją. Kto zaś straci duszę swoją dla mnie, ten ją zachowa. Ewangelia Łukasza, rozdział 9, werset 23 i 24. Pytania. Pytanie numer jeden. Co się stało, gdy Menno Simons zaczął czytać Pismo Święte? Pytanie numer dwa. Dlaczego ludzie nie chcieli słuchać Menno, gdy ostrzegał ich przed użyciem broni? Pytanie numer trzy. Bezpieczeństwo i wygoda nie są najważniejszymi wartościami w życiu. Opisz sytuację, w której ryzykowałeś albo swoje bezpieczeństwo, albo wygodę, by uczynić coś, co było właściwe. Koniec.